Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Czcinie. W 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 Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Czcinie. No, dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Nie wiem, dlaczego Polacy zawsze chcą, żebyśmy, to znaczy cudzoziemcy, mówili to. I nie wiem, czy Polacy zdają sobie sprawę, że wszystkie narody tak nie robią, że to jest coś specyficznego do Polaków, bo kiedy uczyłem się języka rosyjskiego i byłem w Białorusi, w Rosji, nikt nie prosił mnie wypowiedzieć coś podobnego. W Stanach też nie. I no, w ogóle nie słyszałem o tym w innych państwach. Ale zawsze, kiedy jestem w Polsce i ktoś dowiaduje się, że nie jestem Polakiem, proszę mnie o to, wypowiedz, w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Czcinie. I potem wszyscy się śmieją. I no, rzeczywiście to jest śmiesznie, bo wiem, że nie wymawiam to doskonale, a zwłaszcza no, w grupie ludzi, jak wszyscy na mnie patrzą, to jest strasznie. A wydaje mi się, że w tym filmiku to pierwszy raz, jak mogłem dość dobrze to wypowiedzieć i oczywiście no, ćwiczyłem trochę w przygotowywaniu do tego filmiku, nawet no, dużo ćwiczyłem. Ale gdybyście chcieli, żeby więcej ludzi uczyło się polskiego, no może by było lepiej tego nie robić. Ale no wiem, że to jest dobra zabawa. Nawet dla mnie to no, dobra zabawa. Przynajmniej było na pierwszych 5 razy. Ale no, 10 raz, 15 raz, 20 raz, to prawdę mówiąc trochę zaczęło się mnie irytować, ale w każdym razie to jest dobra praktyka językowa, dobra praktyka wymowy i bardzo ciekawa część polskiej kultury. Dziękuję za uwagę, do widzenia.